Wiele pięknych wspomnień zabrałam z tego programu. Mimo tego, że właściwie nie znałam tych osób w większości, właściwie prawie nikogo tak dobrze, może najwięcej chyba znałam Miśka Koterskiego i Marysię, to jednak ja się bardzo przywiązałam do tych ludzi. Przywiązałam się dlatego, że połączyły nas wielkie emocje, strategiczne sytuacje, wspólne posiłki, wspólne podróżowanie. I właściwie w takim krótkim czasie on był tak skondensowany, że naprawdę ciekawe takie portrety psychologiczne można było zaobserwować. Dużo ciekawych rozmów, dużo śmiechu, trochę łez. Więc takie emocje bardzo zbliżają ludzi. Więc ja się przywiązałam i to rozstanie było dla mnie bardzo smutne z programem. A takie w ogóle największe wrażenie to chyba zrobiła na mnie cała produkcja. Czyli to, ile jest osób na planie, jak jest zdyscyplinowana ekipa, jak wszystko jest punktualne. Bo opanować tak dużą produkcję nie jest łatwo, bo ja wiem, ja mam tylko jedną małą produkcję w postaci mojej garderoby i też się starzałam opóźnienia, niedopatrzenia, a tutaj naprawdę 100 osób na planie to było coś. No i obawiam się oczywiście spotkania z Kingą.